Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Ścibior, jesteśmy w salonie Moliera 2. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o prezentach na Dzień Matki. Wydaje się, że nie ma nic lepszego niż otrzymywanie prezentów, ale badania psychologiczne wykazują, że najszczęśliwsi jesteśmy dając prezenty innym. Jeśli chodzi o prezenty, to jest jeszcze jeden paradoks, bo oczywiście trudno jest kupić prezent komuś, kogo zupełnie się nie zna, ale paradoksalnie łatwiej obdarować koleżankę z pracy, bo ona ucieszy się z kwiatów, czekoladek czy papeterii, a trudniej osobę bliską, bo wtedy oczekiwania są większe. Wszyscy radzą, żeby zastanowić się, jaka ta osoba jest, jaki prowadzi styl życia, jak spędza czas, jakie ma zainteresowania. Ale ja myślę, że jest jeszcze jedno ważne pytanie, że musimy sobie odpowiedzieć, czy nasza mama jest osobą, która lubi dostawać prezenty praktyczne, tak właściwie z jej listy zakupów, czyli to, czego jej w szafie brakuje, czy wolałaby dostać coś ekstrawaganckiego, coś, mimo że ma klasyczny styl, na przykład ucieszy się z odważnego koloru, z czegoś nieoczywistego, z czegoś, czym ją zaskoczymy. Moje wybory prezentów podzieliłam na 4 style. Klasyczny, ekstrawagancki, boho i sportowy. Zacznijmy od klasyki, takiej trochę sportowej, eleganckiej klasyki. Tutaj podstawą stylu jest biała koszula. Tutaj świetny wybór Alexander Vauthier. Jeansy, jasny, niebieski. Ten klasyczny styl wymaga dobrych dodatków. Sportowe sneakersy od Tory Burch. Czy na lato skórzane espadryle. Też tej projektantki. Sprawdzą się i w takich bardziej oficjalnych i bardziej luźnych weekendowych sytuacjach. No i mokasyny. Klasyka, toc. Kolejny trend, klasyka, ale wybrałam taką drapieżną klasykę. Czyli mamy wzór zwierzęcy. Mamy dzikiego kota, mamy zebrę. Wspaniała suknia Isabel Marant, jedwabna, długa do noszenia i na dzień, i na wieczór, z bodkami, szpilkami, z paskiem lub bez. Można na to też narzucić marynarkę. To jest nanuszka z ekologicznej skóry, także świetne, bo jesteśmy w trendach i przyjaźni naturze. Od nanuszki mamy też super sukienkę. To jest dzianina łączona z tą ekoskórą, z takim wszytym ala skórzanym pasem i kołnierzykiem i mankietami skórzanymi. Super opcja, świetny prezent. I wydaje mi się, że naprawdę można go kupić właściwie bez przymierzania, bo to się powinno bardzo ładnie dopasować tym wiązanym pasem. I zupełnie nowa marka na Moliera, Gosh 81. Tutaj celem projektantów było stworzenie takich elementów garderoby, które pozwolą nam swobodnie przejść z luku dziennego w wieczorowy. Tą marynarkę na dzień znosimy z jeansami i t-shirtem pod spodem, a na wieczór dokładamy szpilki, zdejmujemy jeansy i świetnie sprawdzi się w roli sukienki. No i torebka. Klasyczny model od Christiana Louboutina. To projektant z ogromną historią. Ja miałam go okazję poznać wtedy, kiedy po raz pierwszy zaprezentował model Paloma. Wciąż jest kontynuowany. W tym roku w wspaniałej takiej metalizowanej odsłonie. Nadal ma wspaniałą czerwoną podszewkę, tak jak szpilki mają czerwone spody. A teraz chciałam sięgnąć po ekscentryczne lata 90. Mocne kolory, seksowne formy. Sexy sukienka, bawełniana marynara czy jedwabna bluzka. To bluzka Tory Burch, jedwabna w kolorze dojrzałej mandarynki. Super, super prezent, zarówno dla tej mamy, która lubi takie ekscentryczne formy, ale da się zestawić też z białymi jeansami, z czymś trochę klasyczniejszym. Jeśli ktoś szuka prezentu dla osoby, która ubiera się odważnie, śmiało, kolorowo, to właśnie takie dodatki będą idealne, ale to też są dobre prezenty dla tych, którzy mają bardziej klasyczny styl. Może ucieszy ich taki portfel od Louboutina w intensywnym limonkowym kolorze. Wybrałam tutaj baleriny od Manolo Blahnika.
To model bardzo podobny do tego, który znamy z serialu Sex in the City. Wtedy, kiedy Mr. Big oświadczał się Kerry, zakładał jej na stopy takie satynowe szpilki Danika, a może warto wyznać mamie miłość z takimi balerinami. To wszystkie prezenty, które chciałam Wam pokazać. Więcej znajdziecie w salonach Moliera 2 i na www.moliera2.com.